Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Spotkanie z prawnikiem w ramach zorganizowanej przez nasze stowarzyszenie akcji internetowej Dogma Pomoc. Moim dzisiejszym gościem jest pan Michał Stangret, adwokat, doradca obywatelski oraz mediator współpracujący z naszym stowarzyszeniem. Chcielibyśmy dzisiaj poruszyć temat alimentów. Dokładnie chodzi o uchylanie alimentów. Także nasz specjalista postara się wytłumaczyć Państwu, jak to w praktyce wygląda. Zaczniemy może od tego, kto może starać się o uchylenie alimentów. O uchylenie alimentów może starać się osoba, która jest tym obowiązkiem obciążona. Z różnych tytułów. Zazwyczaj są to wyroki sądowe, w których zapada jakby ten obowiązek alimentów. Zazwyczaj jest to związane z tym, iż jeden z rodziców, czy to po rozwodzie, czy nawet bez orzekania tego rozwodu, jest zobowiązany do wspólnego utrzymywania małoletniego dziecka. Aczkolwiek ten obowiązek alimentacyjny nie trwa tylko jakby do tego okresu pełnoletności tego dziecka. Jest on jakby przeciągnięty w czasie o tyle, że te alimenty też są jakby w dalszym etapie dalej wymagalne od tej osoby. Kto może starać się o to uchylenie? No starać może się właśnie taka osoba obciążona. Oczywiście może starać się na różne sposoby o to, żeby to uchylić. Są również możliwości takie, że można również w drodze takiej ugody te alimenty jakby uchylić, ale to może przytoczę za chwilkę dalej w dalszej części. Aczkolwiek głównie ten obowiązek alimentacyjny jakby spoczywa w większości przypadków na rodzicu. Więc możemy tutaj sprecyzować, doprecyzować jakby to pytanie, że jest to zazwyczaj jeden z rodziców, który jest jakby obciążony tym obowiązkiem alimentacyjnym, ale nie zawsze. Może to być również osoba, która przysposabia małoletniego, która jest jakby dobrowolnie poddaje się takiemu świadczeniu też alimentacyjnemu w drodze jakiejś ugody na przykład lub sporządzonego takiej umowy alimentacyjnej przed notariuszem. Nie zawsze, zazwyczaj, znaczy nie zawsze, ale zazwyczaj mogę powiedzieć, że w 99% są to po prostu rodzice. Rozumiemy, czyli alimenty głównie płacą osoby dorosłe na młodszych... Młodszych, aczkolwiek mamy też również jakby odwróconą koncepcję tych alimentów. No jest to zazwyczaj taka sytuacja, w której osoba już w takim stanie, powiedzmy, w którym nie jest w stanie się utrzymać, pełnoletnia oczywiście, często i schorowana, może wnosić o takie alimenty od swoich pełnoletnich dzieci. Oczywiście zastrzegam tutaj, że pełnoletnich, no nie ma możliwości dochodzenia alimentów od osób niepełnoletnich. I w takiej sytuacji, jeśli ta osoba znajduje się w niedostatku, w jakiś sposób nie jest sama w stanie się utrzymać, ma jakieś przejściowe kłopoty, bo te alimenty wcale nie muszą też być zasądzone w takim przypadku stale. Temu właśnie też ma służyć dzisiejsze spotkanie, żebym mógł naświetlić też problem właśnie uchylenia tych alimentów. Może starać się o takie alimenty od swoich dzieci. Oczywiście musi udowodnić okoliczność, że nie jest w stanie sama się utrzymać, nie jest w stanie sama prowadzić gospodarstwa domowego. Wtedy takie alimenty od osoby pełnoletniej mogą być zasądzone. Jednakże chciałbym wskazać na jedną okoliczność tutaj dość istotną, że ta odwrócona koncepcja jakby pociąga za sobą taki skutek, że żeby móc dochodzić od swoich dzieci tych alimentów, to poza kwestią oczywiście tej złej sytuacji materialnej, tej niemożności utrzymania się samodzielnie, musi też być jakby wykazana okoliczność do tyłu, czyli okoliczność taka, że ci rodzice, ten rodzic przez cały etap wychowywania tego dziecka, przez całe życie tego dziecka, również interesował się tym dzieckiem, czyli też jakby, go utrzymywali. Że tak jest, czyli sytuacja taka, że nie mogę starać się o alimenty, w sytuacji, kiedy sam tych alimentów jako ojciec x lat temu nie płaciłem. Oczywiście działa to na niekorzyść takiej osoby, która stara się o takie alimenty, aczkolwiek tak naprawdę jak w każdej tutaj sprawie decydujący jest sąd. Jeśli sąd zobaczy, że są jakieś takie zasady współżycia społecznego, że jednak te alimenty, mimo tego, że ta osoba x lat temu uchylała się od tego obowiązku zasądzi, to niestety zostaje nam tylko droga odwoławcza i odwoływanie się od takiego wyroku. Bardzo dziękuję. W takim razie może przejdziemy do pytania, kiedy możemy się starać o uchylenie tych alimentów? Oczywiście, no, kluczową kwestią jest tutaj jakby jest takie kodeksowe, to powiem tak wręcz kodeksowo, możemy starać się o to w razie zmiany stosunków. Jest to dość takie enigmatyczne sformułowanie, aczkolwiek
poprzez tą zmianę stosunków rozumiemy sytuację, w której osoba, która korzysta z tych alimentów, czerpie korzyść z tych alimentów, otrzymując od osoby, która jest zobowiązana do ich płacenia, na tyle zmienia się jej sytuacja życiowa. Na przykład, może podam tu na przykładzie osoby pełnoletniej, która w dalszym ciągu pozyskuje te alimenty, podejmuje na przykład zatrudnienie. Czyli de facto ta przesłanka, która jakby głównie definiuje tą możliwość uzyskiwania tych alimentów jako osoba pełnoletnia, odpada. Czyli ta przesłanka, poprzez którą rozumie jakby samokształcenie się, doskonalenie się. Alimenty oczywiście są od rodziców w tym przypadku. Jakby zasadne do momentu, kiedy ta osoba się uczy. Aczkolwiek poprzez tą naukę nie możemy rozumieć też bardzo szeroko sprecyzowanego znaczenia, dlatego że oczywiście nie możemy utrzymywać dziecka, w sensie płacić tych alimentów, jeśli ta osoba na tyle chce się rozwijać, wręcz robi to może i celowo, że nie wiem, kończy studia doktoranckie, próbuje jakby dalej dokształcać się, rozszerzać lub zmienia ciągle studia. Jest to dość wątpliwe i poddane też, że tak powiem, orzecznictwu, że nie do końca ta przesłanka spełnia ten obowiązek alimentacyjny w dalszym ciągu. Więc faktem jest to, że ta osoba rzeczywiście musi realnie wykazać, że nie jest w stanie dalej sama się utrzymać, nie jest w stanie dalej jakby radzić sobie w życiu samemu. Jest, że tak powiem, musimy obowiązkowo starać się wykazać okoliczność taką, że ta osoba tak naprawdę prowadzi niezależne gospodarstwo domowe, jest doskonale w stanie utrzymać się sama, a co więcej, również jakby dobrym też takim dowodem w takich sprawach jest wykazanie okoliczności takiej, że ta osoba na przykład ma złe wyniki w nauce lub po prostu nie uczęszcza na te zajęcia. To jest taki najbardziej typowy dowód, w którym możemy się zaczepić, żeby móc, że tak powiem, wykazać to, że ta osoba z tej nauki czyni sobie tylko okoliczność taką, żeby mieć dalej te alimenty. Czyli ewentualnie, jeżeli jest to student dzienny, to możemy wnioskować o, znaczy niekoniecznie musimy wnioskować o uchylenie alimentów, ale na przykład student zaoczny, który powiedzmy co drugi weekend tylko się uczy, mógłby pracować. Powiem tak, to jest dość taki materiał elastyczny, ponieważ tak naprawdę sąd musi dokładnie przeprowadzić całe postępowanie dowodowe, stwierdzić, dlaczego na przykład studia zaoczne. No bo jeśli ta osoba powie nam, że zdecydowała się na studia zaoczne z tytułu tego, że chce w międzyczasie również pracować, ale na przykład udowodni to tym, że ma jakieś nieodpłatne praktyki, które doprowadzają do tego, że w przyszłości pozyska bez problemu pracę, ponieważ nie dość, że studiuje w danej określonej dziedzinie, to jeszcze w niej odbywa praktyki, no to wtedy już będzie, że tak powiem, gorzej nam wykazać to, że ona rzeczywiście nie próbuje doskonalić się na tyle, żeby móc się za jakiś czas usamodzielnić. Aczkolwiek rzeczywiście, jeśli ktoś celowo wybiera studia, na przykład zaoczne, tylko po to, żeby mieć cały tydzień wolny i, że tak powiem, korzystać z tych alimentów, że mówię tu o takim skrajnym przypadku, no to rzeczywiście jest to podstawa do jej uchylenia. Dziękuję. Czy obowiązek alimentacyjny może być uchylony z urzędu? Czy jednak to musi być jakiś wniosek? Powiem tak, wielu osobom, ogólnie w przekonaniu społeczeństwa wydaje się, że alimenty są jakby zasadne i wymagalne do osiągnięcia pełnoletności. No w Polsce jest to 18 lat. Jest to niestety fikcja, ponieważ tak naprawdę sam obowiązek alimentacyjny, zwłaszcza jeśli on jest jeszcze stwierdzony orzeczeniem sądu, jakby nie wygasa. Niestety jest tutaj potrzebne nasze działanie. My sami, jeśli jesteśmy osobami, które są obciążone jakby tym obowiązkiem alimentacyjnym z wyroku sądu lub z jakiejś innej ugody, na przykład podpisanej przed notariuszem umowy, musimy sami dowieść tego, że jakby zmieniły się te stosunki. Że już te alimenty nie są wymagalne, bo no zazwyczaj będę tutaj operował tym określeniem dziecka. Jeśli nasze dziecko rzeczywiście już samo sobie radzi. Oczywiście nikt nam, ja nie chcę tutaj wskazywać na to, że nie mamy jako rodzice później dalszego obowiązku jakby pomagać dzieciom, no ale to jest nasza indywidualna już kwestia, którą możemy sobie pozostawić poza wyrokami sądu. Musimy, że tak powiem, niestety jest to zdeterminowane tym, że musimy sami wystąpić o jej uchylenie. Zazwyczaj jest to dokonywane przez powództwo, o którym powiem też za chwilkę dalej. Aczkolwiek spotykałem się też również z takimi modelami, iż możemy jakby może nie do końca ugodowo
tą kwestię załatwić, ale oczywiście za jakimś porozumieniem stron jest możliwe sporządzenie takiego aktu poddania się oświadczeniu przed notariuszem. I tutaj pragnę podkreślić, że musi to być przed notariuszem dokonane, w którym jakby po wcześniejszym kontakcie z dzieckiem możemy umówić się na to, że ono jednak zrezygnuje z tych alimentów. Ale odpowiadając w pełni na to pytanie i precyzując, nie ma możliwości takiej, żeby ten obowiązek alimentacyjny sam z urzędu został uchylony. W takim razie, jeżeli już mówimy właśnie o tym złożeniu jakiegoś wniosku, jak to wygląda, jak ta procedura wygląda? Musimy iść do sądu, czy możemy faktycznie tylko przed notariuszem dokonać takiej właśnie uchylenia alimentów? Powiem tak, no taką, że tak powiem, najbardziej popularną formą jest droga sądowa, droga pozwu. Pozwu o uchylenie alimentów. Oczywiście tą drugą drogą, o której tutaj już wspomniałem wcześniej, czyli sporządzenie takiej ugody, oświadczenia przed notariuszem, jest ona możliwa w wypadku, jeśli jest jakieś porozumienie pomiędzy stronami. Jeśli na przykład dziecko samo przejście rozumie, że nie potrzebuje już dalej tej pomocy rodziców, albo wiąże się to z zbyt dużym uszczerbkiem dla tego rodzica, takie strony, jeśli wypracują sobie wcześniejsze porozumienie co do tego, mogą udać się do notariusza i zmienić jakby to orzeczenie sądu, które wcześniej jakby nakazuje płatność tych alimentów, i w ten sposób można tę sprawę rozwiązać. Jest to oczywiście efektywniejsze o tyle, że jest to szybsze. I ma taką samą moc jak wyrok sądowy. Aczkolwiek no niestety w takich sytuacjach często bywa tak, że strony jednak nie do końca dochodzą do takiego porozumienia wcześniej. I kończy się to niestety złożeniem pozwu w sądzie, aczkolwiek no nie mogę powiedzieć niestety, bo jest to forma tak naprawdę jedyna, jeśli nie ma tego porozumienia. No nie ma innej możliwości, żeby te alimenty, tego obowiązku alimentacyjnego się pozbyć. Czyli jednym słowem zachęcamy Państwa do mediacji w tym momencie. Oczywiście, że tak. Zachęcamy tutaj Państwa, wspólnie również dołączam się do tej rekomendacji, z uwagi na to, że tak naprawdę możemy również po złożeniu pozwu przystąpić do takiej mediacji. Sąd może, co często też sądy czynią, skierować taką sprawę do mediacji, oczywiście za naszą obopólną zgodą. Możemy również umówić się na taką mediację odbyć i wypracować wspólną ugodę. Możemy te alimenty, w sądzie możemy oczywiście zatwierdzić. Oczywiście ja nie powiedziałem też o jednej istotnej kwestii, czyli takiej, że z tym uchyleniem może wiązać się również obniżenie tych alimentów. Jeśli powiedzmy nasze dziecko wykaże, że rzeczywiście potrzebuje jeszcze jakąś kwotę, żeby się usamodzielnić rzeczywiście w 100%, jest to zawsze jakieś takie rozwiązanie polubowne, że możemy umówić się po prostu w takiej mediacji lub przed tym notariuszem, lub nawet na etapie postępowania sądowego o to, że te alimenty możemy po prostu zmniejszyć. Czyli w sytuacji, kiedy nie możemy się porozumieć rodzic z dzieckiem, bądź też w innych sytuacjach, warto skorzystać z mediacji. My zachęcamy Państwa do przyjścia do naszych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego, gdzie nasi prawnicy, doradcy oraz mediatorzy również mogą Państwu pomóc w rozwiązaniu takiego sporu. Mogą Państwem pokierować, co można zrobić, żeby no nie od razu wstępować na drogę sądową, tylko wcześniej już przygotować jakieś porozumienie. Wtedy ta rozprawa no, odbywa się praktycznie wyrok na jednej rozprawie, lub też tak, można oczywiście wtedy iść do notariusza i to załatwić polubownie. Po co też płacić za rozprawy i no, są dodatkowe koszty. Oczywiście, zwłaszcza, że tak naprawdę, tak jak tutaj mówimy, są to koszty takie, że niestety, tak jak powództwo o ustalenie alimentów jest jakby zwolnione z opłaty sądowej, tak niestety powództwo, że uchylenie tych alimentów jest obciążone tym, że musimy niestety uścić odpowiedni wpis sądowy do sądu na etapie składania pozwu. Ten wpis jakby jest zdeterminowany tym, że tak naprawdę to zależy od tego, jakie alimenty są nam zasądzone. Jeśli jest to kwota, przyjmijmy 1000 zł miesięcznie, ten WPS jest ustalany na tej podstawie, co pragnę również wskazać, jeśli tutaj osoby, które nas oglądają, będą z takim powództwem występować. Określeniem WPS-u w takim powództwie o uchylenie alimentów jest jakby 12-krotność tych alimentów. Czyli jakby musimy sobie przemnożyć te alimenty miesięczne, które jesteśmy zobowiązani płacić razy 12 i od tego uiszczamy odpowiednią opłatę sądową, która wynosi 5%.
Więc tutaj na samym początku już musimy, że tak powiem, ponieść odpowiednie koszty, żeby móc się z tego obowiązku uchylić. Dlatego też zachęcam ponownie do mediacji, tak, której możemy, że tak powiem, jakby... Bo wyrok może być dla nas niekorzystny i tak naprawdę stracimy tylko pieniądze. A jak się porozumiemy z drugą stroną, to wypracujemy sobie wspólne jakieś porozumienie. Zwłaszcza, że tutaj też chciałbym jeszcze jedną rzecz nadmienić, że w przypadku, jeśli mamy do czynienia jakby z powództwem o uchylenie alimentów w stosunku do osoby pełnoletniej, uczącej się lub nieuczącej, która ma dalej jakby przyznane te alimenty, jest o tyle łatwiej, że tak naprawdę nie ciąży już nas o tyle taki nacisk jakby społeczny, kodeksowy, który jakby nakazuje nam tą płatność alimentów w przypadku, jeśli dzieci są dalej niepełnoletnie. Po prostu mamy obowiązek łożyć na utrzymanie tych dzieci i bardzo trudno, naprawdę w skrajnych przypadkach jest się w stanie te alimenty uchylić. Aczkolwiek powiem uczciwie, że oscyluje to raczej z bardzo małym prawdopodobieństwem. O wiele łatwiej jednak jest te alimenty uchylić na rzecz dziecka pełnoletniego już, które rzeczywiście samo się utrzymuje. Dokładnie. Wiemy już o opłacie. W takim razie gdzie złożyć ten wniosek? Do jakiego sądu udać się? No, sądem, tak jak zasadniczo do wszystkich takich, tego typu postępowań, jest tak jakby miejsce zamieszkania pozwanego, czyli naszego dziecka. Często będzie zdarzało się na pewno tak, że będzie to samo miasto, w którym mieszkamy, więc będzie to po prostu właściwy sąd rejonowy, wydział rodzinny i nieletnich. Tam musimy złożyć pozew, oczywiście opłacając tą opłatę. Musimy sobie ustalić na podstawie tego WPS-u. Oczywiście taki pozew musi spełniać też pewne wymogi. No, są to wymogi identyczne jak dla każdego innego pisma procesowego. Powiem tak, że bardzo dużo też, że tak powiem, tu zachęcam też do korzystania właśnie z nieodpłatnej pomocy prawnej, bo myślę, że przy takim pozwie, skonstruowaniu tego pozwu będzie tutaj, że tak powiem, pomocna jakby taka porada u prawników, którzy, że tak powiem, z takim powództwami mają na co dzień do czynienia, aczkolwiek ogólnie poza tą sferą, że tak powiem, w której musimy wykazać rzeczywiście, że zmieniły się te wszystkie okoliczności, które pozwalają nam na to, żeby wystąpić z takim pozwem. Sam pozew nie jest bardzo ciężki do napisania. Tak naprawdę musimy w głównej mierze skupić się jednak na tym, żeby wykazać i udowodnić przede wszystkim jakimiś dowodami to, że jednak te stosunki się zmieniły. Czyli jakieś okoliczności musimy spełnić, tak? Musimy tak. Musimy po prostu tak naprawdę, choćby taki prosty może dowód, który pozwolę sobie tutaj podpowiedzieć dla osób, które będą przed takim problemem stały, no to jest to na przykład zaświadczenie o naszych dochodach, że nie dajemy już po prostu rady fizycznie tych alimentów w dalszym ciągu płacić. Jakieś informacje na przykład pozyskane lub wniosek dowodowy już stricte na rozprawie o to, żeby sąd mógł spytać ZUS, czy dziecko rzeczywiście pracuje. Jaka to jest umowa? Czy to jest umowa o pracę, czy umowa zlecenia? Czy rzeczywiście sama się utrzymuje? Czy jakieś inne informacje pozyskane przez nas, że na przykład dziecko wynajmuje już samo mieszkanie, że prowadzi gospodarstwo domowe z kimś? Te wszystkie dowody jakby mogą pozwolić na to, że ten obowiązek alimentacyjny zostanie nas zdjęty. Czyli możemy też sięgnąć po to, że jesteśmy osobą starszą, schorowaną, tak, oczywiście. Też potrzebujemy te na wszystkie, przykład... Tak, oczywiście. Wszystkie na przykład jakieś decyzje wydane przez choćby ZUS-owskie decyzje o naszym stanie zdrowia, czy jakichś komisji lekarskich, czy kwestie choćby naszej niepełnosprawności, one oczywiście też wpływają pozytywnie akurat w tym postępowaniu na to, no, że jednak osoba niepełnosprawna, schorowana, z małym dochodem, no nie może jakby w dalszym ciągu tego obowiązku spełnić w sytuacji, kiedy to dziecko jeszcze ponadto jest w stanie się samo utrzymać. To są bardzo częste przypadki, z którymi się spotykam w pracy i które po prostu jakby pokazują mi to, że tak naprawdę czym więcej powołamy tych okoliczności, rzeczywiście bardziej uwiarygodnimy swój stan materialny zdrowia, tym bardziej może to dla nas korzystnie zadziałać później przy wydawaniu wyroku. A jakie są takie ogólne warunki, które musimy, o których musimy pamiętać przy sporządzaniu właśnie takiego pozwu? No, tak jak tutaj wspominałem, no, są to ogólne warunki jakby do pozwu. Jest to tak samo pozew jak pozew o zapłatę, czy pozew o, że tak powiem, inny. Czy musimy mieć adwokata, czy możemy sami? Możemy sami. Oczywiście możemy starać się również o przydzielenie nam pełnomocnika z urzędu.
No tylko tutaj oczywiście musimy, tak jak w każdym tego typu przypadku, wykazać to, że ten pełnomocnik nam przysługuje, czyli wykazać te dwie podstawowe przesłanki, czyli to, że nie jesteśmy sami w stanie sobie poradzić w tym postępowaniu, sporządzić nawet pozwu. Dwa, że nie jesteśmy w stanie też ponieść odpłatnej takiej pomocy prawnej. Więc to też musimy jakby mieć na uwadze, aczkolwiek ten pozew, tak jak mówię, on nie jest bardzo trudny do skonstruowania. Oczywiście musimy pamiętać o takich podstawowych rzeczach, jak oznaczenie stron. Musimy mieć niestety, i to jest duży często problem, jeśli z tymi dziećmi nie mamy kontaktu, bo często tak niestety jest, że musimy znać również adres, miejsce zamieszkania naszego dziecka. Czy możemy uzyskać taki adres? Możemy oczywiście starać się poprzez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych o pozyskanie takiego adresu. No, ostatecznością oczywiście jest skorzystanie z kuratora, czyli wniosek o przyznanie przez sąd kuratora dla osoby nieobecnej z miejsca zamieszkania. Niestety to wydłuża wszystko to postępowanie, aczkolwiek no, czasami nie ma innej możliwości. Musimy najpierw zacząć od tego, bo, że tak powiem, ten adres jest rzeczą taką, która jest konieczna w tym pozwie. Sąd musi znać ten adres. Sąd sam nam tego niestety nie ustali, więc o tyle to jest istotna kwestia, jak powiedzmy jesteśmy w stanie sobie jeszcze poradzić jakoś bez numeru PESEL, bo raczej datę urodzenia naszego dziecka powinniśmy przynajmniej co do większości pamiętać w przypadku, tak no niestety ten adres musimy znać, żeby mógł sąd po prostu skutecznie doręczyć nasz pozew. Oczywiście, tak jak tutaj mówię o tym doręczeniu, co jest istotne przy tym pozwie, to, że musimy złożyć również odpis dla strony pozwanej, tak jak w każdym tego typu postępowaniu, wraz z wszystkimi załącznikami, czyli tymi wszystkimi dowodami, na które się powołujemy. Do sądu musimy złożyć dwa egzemplarze tego powództwa, w którym określimy datę, określimy, mówię to oczywiście o takich podstawowych warunkach tego pisma, czyli datę, określimy sąd, określimy strony powoda, czyli nas, pozwanego, czyli nasze dziecko, z imienia i nazwiska, z adresami i oczywiście podamy ten WPS, o którym mówiłem wcześniej, czyli to jest ta dwunastokrotność tych alimentów, które aktualnie płacimy, którą też musimy wskazać, do czego musimy na końcu tak naprawdę załączyć już tylko o potwierdzenie dokonania tej opłaty sądowej lub wniosek o zwolnienie z opłaty. Jeżeli nie jesteśmy w stanie sami ponieść tych kosztów, no tak jak przy pełnomocniku też musimy wykazać tą okoliczność odpowiednimi dokumentami, czyli jakimiś zaświadczeniami o dochodzie, o pozyskiwanych świadczeniach. No zawsze warto spróbować, aczkolwiek tak jak mówię, każdy taki wniosek, czy to pełnomocnika z urzędu, czy o zwolnienie od ponoszenia tych kosztów, no niestety wydłuża to postępowanie. A jeśli mamy ciążący ten obowiązek alimentacyjny, no i niestety nie jesteśmy w stanie go spełnić, bo nasz dochód diametralnie w danym momencie spadł, no to niestety pragnę przypomnieć, tak jak na pewno miało to już miejsce tutaj we wcześniejszych takich wywiadach na temat alimentów, no niestety może się to wiązać z tym, że dziecko skieruje tą sprawę do postępowania egzekucyjnego i te alimenty będą od nas uzyskiwane w ten sposób, dlatego warto jak najszybciej, jeśli rzeczywiście widzimy, że doszło do tej zmiany stosunków, takie powództwo do sądu złożyć. Dziękuję bardzo za tą rozmowę. Myślę, że Państwu to na pewno troszeczkę rozjaśniło sytuację, jak postępować w takich sytuacjach, co można zrobić. Zachęcamy jeszcze raz do skorzystania z naszych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego, gdzie nasi prawnicy postarają się Państwu pomóc nie tylko w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, ale też z innego zakresu. Dziękuję jeszcze raz za rozmowę i zapraszamy na kolejny filmik.